Witam z tej strony Nero, a to jest kolejny odcinek naszej serii Sonic Generacje. Dokładnie, czyli Sonic Generations. W dzisiejszym odcinku będziemy przechodzić wszelkie challenge, jeśli chodzi o Green Hill Zone. Tak więc ciśniemy, moi drodzy, zaczynamy od pierwszego challenge'a, który jest aktualnie challenge'em wygraj ze swoim duchem. Tak, niestety każdy poziom ma coś takiego, co zmusza nas do odgrywania jeszcze raz tego samego poziomu. Oh well, no cóż, bywa i tak. No ja chcę pokazać wam wszystkie challenge, więc tego również nie będę pomijał. I tak planuję aktualnie jeden poziom na odcinek, jeśli chodzi o challenge, więc dzisiaj tylko Green Hill. I tak będziemy cisnąć. Sądzę, że to jest w miarę w porządku układ, że tak powiem. Tak więc ciśniemy. Jesteśmy znowu w pięknym Green Hill Zone, jak żeby po raz milionowy raz. Ogólnie. Więc tak. Widzicie, ten kurde duch nie ma szans, kurde, żeśmy spadli. Fuck my life, akurat tak powiedziałem, że nie ma szans. Ale poza tym i tak raczej nie powinien nas dogonić. Więc no. Okej. Najsik. I tak, za to też dostajemy rangi S aktualnie. Więc no. I tutaj, żeby... Tutaj musimy blokować klucze, żeby dostać się dalej. I za jeden challenge tylko odblokowujemy jeden klucz, ale go będziemy zbierać pod sam koniec. I jak skończymy jeden challenge, odblokowuje się nam taki dzwoneczek, którego jak tutaj sobie klikniemy, to dostajemy nutkę. I z niebieskich nutek dostajemy czyli artworki, a ze złotych nutek muzyczki jakieś. Więc jej! Więc ciśniemy challenge drugi jako klasyczny Sonic. Tak więc jazda. Te challenge to jest aktualnie fajna rzecz, nie, mi się bardzo podoba. Fuck my life, dobra, tutaj troszeczkę schrzaniłem. Okej. O właśnie, trzeba przez tych pajacy przechodzić, żeby dostawać właśnie czas dodatkowy i tak dalej. Ups. Ojeju. Ciśniemy. Ale tam przed chwilą zwinąłem się w kulkę. Tak, cały czas przyzwyczajenie z klasycznego Sonika z Forces trochę. Ja wiem, że to tak nie działa. Dobra, okej. Idziemy na razie beznadziejnie, jak mam być szczery w 100%. Nie mogę trafić w tych pajacy głupich. Dobrze. Niech giną. Everything but not the bees. Coś mówiłem. Okej. Damn it! O, dobra, okej, okay, dobra, nawet nieźle. Jak na to, że pomijałem wszystko jak leci w sumie. Okej, okay, mamy dzwoneczek. Uuu, dobrze, złota łódka. I właśnie jest to, co widzę, złote łódki znaczy są większe i dostaliśmy Splash Hill Zone. W Green Hill Zone. Nieźle, nie powiem. Okej, okay, to jest challenge, który bardzo lubię. Ścigam się tutaj z Knuxem i w tle leci przeróbka Super Sonic Racing. Uwaga. To naprawdę dobra przeróbka Super Sonic Racing. Naprawdę mi się podoba. Więc fajnie, że pamiętają o Sonic R. Czemu ty w drugą stronę, Sonic? Nani? Okej, dobra. Spindasz największym przeciwnikiem. Bywa i tak. Okej, ciśniemy. Podoba mi się tutaj to, że aktualnie gramy w to Green Hill Zone przy zachodzie słońca. Trochę to wygląda zarąbiście. Sonic Adventure to jest, halo. Dorąbane. Tak, ja aktualnie nie pamiętałem, jak brzmią Spicius, więc no. Kiedyś raz zdobywałem jakieś Spicius. Słyszę ten zarąbisty remix po prostu. Gin motobug. Widzicie, tutaj mamy takie wielkie wersje przeciwników. Ja nie pytam, co tu się dzieje aktualnie. Dobra. Knuckles aktualnie, kurde, krzyczy. Głupi pajac. Myśli, że mu to coś da. Czy coś. No nie będzie rangi S. God damn it. 2 sekundy. Przez to, że tam, kurde, miałem problemy. Fuck my life.
Okej, dobra. I dostajemy kolejny artwork, więc nice. Okej. Tak więc challenge czwarty. Z tego co widzę, co challenge, zmienia się pora coraz bardziej ku nocy. O czym też nie wiedziałem. Wiedziałem, że zmienia się pora, ale nie wiedziałem, że w kolejności. Co jest fajne. Nie powiem, że nie. Minus 5 sekund. Aha, dobra, okej. To minus 5 sekund odjęło mi... Dobra, chyba odjęło, że po prostu... że na liczniku. Myślałem, że mi dodało czy coś. Dobra, to by było, że dodanie. Okej, nieważne. Nie wiem, o czym myślałem. Okej. Tutaj mamy bardziej wolniejszy poziom, jak widzicie. Chodzi o to, żeby na te platformy tutaj się wbijać. Dobra, tutaj strzałka pokazuje mi w prawo. Ja poszedłem ku górze i... Aha, dobra. I właśnie... Brawo za niesłuchanie się gry. Okej, dobra. Damn. No, nasłuchamy się teraz trochę remiksu aktualnie Green Hill Zone Generations, który jest bardzo fajnym remiksem. Nie powiem, preferuję tego z Sonic Mania, ale dopóki tego z Sonic Mania nie było, to naprawdę uważałem ten remiks za masterpiece. Really. Nie no, lepszy jest chyba tylko ten z Advance 3, nie licząc maini oczywiście. What the fuck. Czy nie, żebym się martwił o rangę, bo... Wyjebane za przeproszeniem, ale... Okej, okay, dobra, nice. I tak ranga jest. Więc najsik nacik. Był moment, kiedy ja myślałem, żeby przejść tą grę na 100%, trzeba tutaj rangi S w tych challenge'ach też dawać. Toxic Caves. Nice. Z Sonic Spinball. Tak. Sądziłem, że tutaj też trzeba rangi S, ponieważ jest achievement, żeby zrobić wszystkie rangi S w grze i sądziłem, że... o, tu jest akurat dzień już. Okej, okay, dobra, to może się pomyliłem z tymi porami. Dobra. Nieważne. Ale tutaj... Tutaj już jest przyspieszenie, a tam było przyspieszenie z Adventure. Mi się wydaje chyba, że zależy czasami, ale to przyspieszenie z Adventure było świetne. Dobra, dokończając. Jest taki achievement, który mówi, że zdobywamy wszystkie rangi S w grze. I sądziłem, że właśnie challenge też się do tego zaliczają i pamiętam, że przechodziłem wszystkie challenge na rangę S, czyli no, dosłownie przyszedłem grę na 100%. Na co byłem zresztą dumny na samym początku, jak przechodziłem tą grę na PC-cie. Zresztą to samo zrobiłem na PS3, więc na tych dwóch platformach, że tak powiem, mam Generations na 100%. Naprawdę lubię Generations. Generations jest naprawdę świetną grą. Przysięgam. Gdyby nie Unleashed... Kurde, Colors pod tym względem też. Nie zrozumcie mnie źle. Generations jest naprawdę świetne. Ale Colors ma coś takiego w sobie, że no, trudno mi powiedzieć... Ojej, dajemy więcej kolorków, jej. Green Hill coraz bardziej odnawiane. Po prostu Colors ma coś sobie takiego, że nie pozwala mi lubić bardziej Generations od tego, naprawdę. Okej, okay. I teraz ciśniemy z challenge'ami modernowego Sonica, tak więc jazda. No. Ale Generations naprawdę jest świetną grą, zresztą jest moją pierwszą grą z Sonica, jeśli chodzi o zakupione. Damn. Ponieważ moją pierwszą... Najprawdopodobniej był Sonic 1. Więc naprawdę od samego początku. Czemu najprawdopodobniej? Ponieważ do końca nie pamiętam. Znaczy, w sumie nie. W sumie taką pierwszą, ale nie zrobioną przez Sega, była flaszówka. Tak, flaszówka. O nazwie Sonic in Angel Island Zone, coś w rodzaju. Naprawdę świetna flaszówka. Bym musiał kiedyś zrobić jakiś może strumyk z flashówek z Sonica, bo naprawdę są niektóre świetne. Pamiętam, że też była taka, w której robiło się postać swoją. No to było taka troszeczkę Beta Forces, co nie? W dzisiejszych czasach. Napiszcie, co sądzicie o takim pomyśle, bo ja bym z chęcią coś takiego zrobił. Pograłbym z chęcią na strumyku w flashówki, które grałem za młodu, ponieważ tak... Ja Sonica głównie poznałem z flashówek. Więc no. Taka historia aktualnie. Okej, okay, i złota nutka. Pantry Panic z Sonica CD. Jej.
Dobra, teraz mamy aktualnie challenge, w którym będziemy ścigać się z Tailsem. Ale ten pajac, przez to, że jest kurde powolny, jest sobie w tornado. Głupi frajer. Czyżby się bał, że go kurde bym przegonił? Też pewnie jest leniem, bo nie chce mu się latać. Oh yeah, znowu Super Sonic Racing. Okej, dobra. Dualnie Sonic Generations jest grą, która wyszła po... Co jest moim boostem? What the fuck? Która wyszła po Soniku 4, epizodzie pierwszym, i mogę ze spokojem powiedzieć, że Sonic 4, epizod pierwszy powinien uczyć się żerowania nad nostalgii. Przysięgam. Bo Generations robi to po prostu świetnie. Po prostu robi to świetnie. Naprawdę. A ci, którzy grali w epizod pierwszy Sonika 4, to wiedzą, jak nostalgia tam wygląda. Więc no. Okej. Okay. Aktualnie w tych challenge'ach nie działają żadne z naszych skilli, które sobie zakupiliśmy. Tutaj w tych challenge'ach kompletnie nie działają. Są, że tak powiem, wyłączone. Okej. Okay. Mocą modelowego Soniku łatwo się zdobywa te wszystkie nutki. Okej, okay, tak więc teraz ścigamy się z naszym cieniem. No, przez to jesteśmy aktualnie zmuszeni grać w normalne poziomy bez skilli, właśnie grając ze swoim cieniem, tak? Okej. Okay. Więc jazda z tym pajacem, no. Co tu powiedzieć? Znaczy cieniem, no to jest taki czarno-biały Sonic konik. Chociaż nie, no cień. Taki duszek, o, może tak bym to go nazwał. Taki duszek. Okej. Okay. No, a tutaj to mogę, kurde, tylko powiedzieć, Forces, widzisz, tak wygląda Green Hill. Tak powinieneś go zrobić właśnie. Jaki klasyczny, jaki modernowy, właśnie tak powinien wyglądać. Już nie mam jakoś wielce nic złego, znaczy... Nie jest to, że mi się jakoś strasznie nie podobał Green Hill Forces, ale w Generations jest po prostu lepszy. Po prostu jest lepszy, najnormalniej na świecie. Dobra, wyczuwam lagi. What the fuck, gro. Okej. Okay. Zresztą dlatego tam, kurde, spadłem. Nani. Od jakiegoś czasu mam problem z Green Hill, znaczy z Generations. Że jak, kurde, czasami tam, nie wiem... To nie jest w zależności od czasu, tylko po prostu jak popykam tak po prostu, to czasami z jakiegoś powodu mi lakci. Nie wiem dlaczego. Co? Dobra, okej. Gra robi ze mnie ten. Nie w konia, kurde. God damn it. Średnio mi się to podoba, gro. Okej, jazda. No, ale nasze się już uspokoiło. Najczęściej, żeby te lagi, które są w Generalizie, się uspokoiły, najlepiej po prostu wcisnąć pauzę. Zauważyłem, że często ludzie mają taki właśnie problem, że są lagi, trzeba pauzować i lagi mijają. Nie pytam, ale no. Sonic Boom, oh nice! Mamy, kurde, wejściówkę z amerykańskiego Sonica CD, więc nieźle. Okej, okay, tak więc ciśniemy challenge 4, Jump Rush. Okej, okay, I guess. A, to jest to. To jest aktualnie nawet fajne, bym powiedział. Czy ja serio wykorzystałem tyle swojego boosta, boostując niepotrzebnie, kurde, w powietrzu jak taki debil? Oh well, okej, okay, ważne. To tylko ja, pamiętajcie. Okej. Okay. No, więc tak, to aktualnie mamy wszędzie właśnie porozstawiane rampy do skakania sobie.
nie powiem. Ciekawie. Dobra, okej. Okay. Była sprężyna na szczęście. Pominęliśmy. Przyzwyczajony do normalnego poziomu. Po prostu sobie skoczyłem. O nie. Dobra, może dam radę. Tak, dałem radę. Okej, okay. YOLO. O. O, okej. Kurde, nie załapałem się. Okej, dobra, straciliśmy boost. Ale to jest na szczęście już koniec poziomu. Ja chcę rangę S. Nice, boże. 22 setne brakowały do tego, że nie miałbym rangi S. Okej, okay, nice. Kolejny artwork dla nas. Ja bym spadł na ten klucz, ja chciałem tak wiecie, tak widowiskowo, tak pod sam koniec go tak wziąć takie, o, widzicie? Okej, mamy teraz boost challenge, tak jakby, chyba tak to się nazywa. Jak widzicie, mamy spory pasek boosta, więc najsik. I nie dostajemy boosta za niszczenie przeciwników, za zbieranie pierścieni, z tego co pamiętam. W ogóle nie ma chyba przeciwników i pierścieni w tym poziomie, poza tym co mamy oczywiście. A nie, są, dobra. Ale jak widzicie, nie odradzam to boosta. Ponieważ tak jest właśnie zamysł. To jest w porządku. Więc fajny challenge, I guess. Okej. Dobra, co ja będę czekał? Jak się te platformy ułożą, kurde. Jazda z pajacami. Okej, okay, i koniec. Nice. Ranga S oczywiście, bo jakżeby kurde inaczej. I jak widzicie, odnawiamy kompletnie Green Hill Zone. Mamy już piękne, kolorowe Green Hill w Hub Worldzie, więc tak. O, i zdobyliśmy nowe skille. Teraz sobie z chęcią zobaczymy, jakie. Okej, okay, Sweet Mountain, czyli poziom z Sonica Colors. Okej, okay, zobaczmy, co my tutaj aktualnie mamy. Boost gauge up. Okej, okay, dla mnie nic wielkiego w sumie, ale... Ale nie, w sumie dobra, na razie nic nie potrzebuję stąd. Ja mam swoje wybrane skille, które chciałbym po prostu potem sobie zakupić. Okej, okay, tak więc bierzemy ten klucz. I tak, jest to Boss Gate Key, czyli właśnie klucz do bossa, aż tak można powiedzieć. No i trzeba, zdobywa się go w momencie, kiedy przejdziecie jeden challenge z aktu pierwszego, bądź aktu drugiego, to jest nieważne. Trzeba zebrać aż 3 takie klucze, czyli potem zostaje nam Chemical Plant, no i Sky Sanctuary oczywiście, tak więc... Moi drodzy, to by było na tyle, jeśli chodzi o dzisiejszy odcinek z Sonic Generations. Jak widzicie, mamy piękne, kolorowe Green Hill w Hub Worldzie, więc tak, Green Hill w 100% odnowione. Na samym odcinku zajmujemy się challenge'ami z Chemical Plant, tak więc dziękuję za oglądanie i na razie, moi drodzy, do zobaczenia. See ya!